Witajcie moi kochani, dzisiaj jest ze mną człowiek przez pewne media okrzyknięty diabłem wcielony, a przez mojego serdecznego zioma Jaoka bardzo sympatycznym i miłym człowiekiem. Dzisiaj jest ze mną Robert Bąkiewicz. Witam. Robert jest człowiekiem mediów narodowych, ONR-u oraz Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Był jednym ze współorganizatorów Marszu Powstania Warszawskiego. Tego marszu, który został przez urzędników pani Hanny Gronkiewicz-Waltz rozwiązany jako zły, niedobry i taki, który nie może iść, wokół którego jest teraz cała masa różnego szumu, bo na przykład pan Brudziński mówi, że go rozwiązano za to, że była jedna koszulka, żeby było śmiesznie, z sierpem i młotem, tyle że przekreślonym, a urzędniczka pani Hanny Gronkiewicz-Waltz w takim dość nieskładnym bełkocie mówi, że to dlatego, że tam były jakieś zakazane symbole, ale wprawdzie tych zakazanych symboli nie było, tak jak ona sama mówi, ale ponieważ nieśli go ludzie, z którymi ona się nie zgadza, to sam fakt, że ci ludzie nieśli te symbole, czyni te symbole zakazanymi. Dla mnie to trochę zakrawa o faszyzm, ale w wykonaniu ratusza. I właśnie dlatego chciałem Roberta poprosić. Robert, co byście tak odpierdzielili, że HGW was tak nie lubi? Dlatego, że oni chcą mieć tą palmę pierwszeństwa i dlatego walczą z innymi, którzy mogliby im zabrać o ten faszyzm, bo chcą go zachować dla siebie. Oczywiście nic żeśmy nie zrobili, tak? Marsz był bardzo, bardzo spokojny. Wydaje się, że to jest celowe działanie związane z Marszem Niepodległości, który ma się odbyć w tym roku na stulecie. Mam nadzieję, że to będzie ogromny marsz. Z tego miejsca zapraszam wszystkich Państwa, którzy nas oglądacie, żeby ten marsz był olbrzymi, piękny i wspaniały. Od 2 lat myślę, że dochodzi do sytuacji takiej, od 3 praktycznie, w której nie dzieje się nic ani na Marszu Niepodległości, ani na żadnych imprezach patriotycznych, czy to organizowanych przez narodowców, czy jakichś innych, prawda? Chociaż tak dużo trudu wkładają przecież tam obywatele PRL, RP, ci kodomici wszyscy. Jest spokojnie, nie dajemy się sprowokować. No i trzeba podejmować coraz inne narzędzia, używać innych narzędzi, żeby doprowadzić do jakiegoś tam wybuchu napięcia i pokazać, jaki ten polski naród jest zły, ksenofobiczny, nienawistny. No. To chyba o to w tym wszystkim chodzi. Tutaj akurat w tej sytuacji, przy tym marszu, wydaje mi się, że jednak sprawy, przynajmniej po tym, co widziałem, tu policja współpracowała, według mojej oceny, współpracowała z urzędnikami z miasta. Ja sam osobiście widziałem, jak urzędnik miasta wydał komendę dowódcy, który był na miejscu i powiedział mu: to ten moment. No i wtedy od tego wszystko się zaczęło. Policjant zaczął wydawać tam dyspozycje, że rozwiązujemy marsz. Było wiele takich innych rzeczy, które się gdzieś tam napatoczyły, ale naprawdę to jest dosyć śmieszne. Dzisiaj dostaliśmy, właśnie sobie tutaj wrzucam, dostaliśmy odpowiedź, uzasadnienie, na jakiej podstawie został rozwiązany marsz. I na przykład tutaj kawałek cytatu. Mhm. Przewodniczący zgromadzenia ubrany był w czarne spodnie i czarną koszulę. Wyobrażasz sobie? No, ubrany był w czarne spodnie i czarną koszulę. Ale to 100% wiadomo, że ludzie, którzy chodzą ubrani na czarno, jak jest tak gorąco, są chorzy. I ja właśnie dlatego uważam, że na chodźców się nie powinno wpuszczać do Polski. Na ramieniu lewej ręki miał zieloną opaskę z wizerunkiem falangi. No straszne, straszne rzeczy. Gdzieś tutaj spisane tak samo, że sposób niesienia flag był odpowiedni, że to po prostu ratusz uważa, że to jest, ma związek z odwoływaniem się do NSDAP. No naprawdę, no to bardzo kryty. NSDAP to jest partia nazioli sprzed wojny, Adolfa. Tak. No, a jaki jest wasz stosunek do tych nazioli i tak dalej? No ja już mówiłem w trakcie tego marszu, bo powiedzmy taki hejt jest na nas, no oczywisty jest, no my przecież jesteśmy Polakami, my jesteśmy narodowcami, dlatego ktoś jak nie ma bardzo pojęcia
o historii, to niech sobie przeczyta. Obóz narodowo-radykalny, czy Związek Jaszczurczy, a potem NSZ walczył w Powstaniu Warszawskim przeciwko Niemcom. W zgrupowaniu na przykład Chrobry 2 NSZ-u walczył rotmistrz Witold Pilecki. To są po prostu absurdy. No to jest grupa, która polityczna, społeczna, która przez II wojnę światową poniosła największe straty, dlatego że była najbardziej, najzacieklej mordowana przez jednego i drugiego okupanta. Straty tam były po prostu ogromne, na poziomie 80-90%. Wiesz, sorry, że to spytałem. Przed nagraniem cię uprzedziłem, że czasem lubię sobie przyśmieszkować. Jasne. Wiesz, ja oglądałem w mediach głównego nurtu informację, że wy to w ogóle po nocy macie takie małe ołtarzyki i tam sobie czcicie Adolfa. No tak. Więc wolę, żeby to jasno wybrzmiało, bo dla mnie też jest oczywiste, że ja bym z Naziolem nie rozmawiał, tylko prał po mordzie. Znaczy pewnie byś mnie zabił, ale bym próbował. Ja tak samo. Jest taki filmik z marszu z 2015 roku antyimigranckiego, który organizowaliśmy i tam się jacyś pojawili. No to tam bardzo się potem skarżą, że ONR ich bardzo nie lubi i nienawidzi. My jesteśmy katolikami, jesteśmy organizacją katolicką i w tej hierarchii ważności Bóg dla nas jest najwyższą wartością, czyli dopiero potem naród jako ta wartość doczesna, prawda? Ale jakby z wiary katolickiej wychodzi cała moralność, na bazie której nasza idea się po prostu jest umocowana, jest fundamentem. Dlatego porównywanie do NSDAP, do czegokolwiek, dlatego że mamy czarne koszule, nie wiem, takie albo inne emblematy. Emblematy mamy takie, dlatego że stylistyka graficzna a dwudziestolecia międzywojenna była taka, jaka była. I ze względu na to, że chcemy oddać szacunek tym ludziom, używamy tej grafiki. To, że na przykład chodzimy ubrani w miarę jednolite stroje przy jakichś takich oficjalnych wydarzeniach, wynika z tego, że chcemy postawić opór, taką opozycję dzisiejszemu takiemu bezchołowiu, takiej atomizacji społeczeństwa, takiej indywidualizacji, prawda, że każdy takie latające atoma. Tu chcemy pokazać dyscyplinę, hierarchię, takie wartości, które w naszej cywilizacji po prostu dominowały przez wieki i one stanowiły o sile tej cywilizacji. Chcemy właśnie w ten sposób to zademonstrować. No absurdem jest mówienie o czymś, że odwołujemy się do jakichś totalitarnych ustrojów, bo my z tymi ustrojami po prostu nasi przodkowie walczyli. A myślę, że dzisiejsi tam działacze, czy to Obozu Narodowo-Radykalnego, czy innych organizacji, mają rodziny, których dziadkowie, babcie tą wojnę albo przeżyli, albo nie przeżyli, albo gdzieś byli wysłani do obozów, albo do obozów pracy. Każdy z nas ma takie historie. No po prostu jesteśmy Polakami, chcemy bronić tych wartości polskich, ale no, trzeba wiedzieć, że w dzisiejszych czasach prawda się nie liczy. Prawda nikogo nie interesuje. Narracja, taka mediokracja ma tworzyć pewne takie subiektywne fakty, które one mają dominować w życiu społecznym. System oświaty też jest taki, jaki jest, czyli on nie wzmacnia tego ducha, żeby ludzie, młodzi ludzie, potem starsi, mieli chęć poznawania prawdy. No i potem to tak wygląda, jak wygląda. No wydaje się, że i tak się zaczyna poprawiać, bo przynajmniej młodzi ludzie zaczynają czegoś szukać, nie wiem, zaczynają słuchać również takich blogerów jak ty, ale i innych mediów internetowych na razie, ale mam nadzieję, że my ich wszystkich wykopiemy i będziemy do tej prawdy dążyli. Ale wiesz, sorry, że ja o to spytałem, no ale wiesz, jak, przepraszam, ale jak w oficjalnej narracji, ja to bardzo spłycę, ale jak słuchałem media, w telewizji tego uzasadnienia, które ty właśnie masz przed sobą, to ja je sparafrazuję. Wyglądało to mniej więcej tak, że uzasadnienie od rozwiązania marszu jest takie, że mieli ze sobą symbole totalitarne, bo symboli totalitarnych mieć nie wolno. Następne zdanie. Wprawdzie nie mieli zakazanych symboli przez prawo,
czyli symboli totalitarnych, bo symbole totalitarne są zakazane przez prawo, ale ponieważ oni są źli, to to, co oni robili, się źle kojarzy. No i to jest na tej zasadzie. Ja postaram się to bardziej sparafrazować. Jak może wiecie albo nie wiecie, majtki pierwotnie były noszone przez prostytutki. To był element garderoby wymyślony, nie pamiętam, czy przez brytyjskie, czy przez francuskie, ale po prostu przez panie lekkich obyczajów. No i na tej zasadzie można by wejść na przykład do ratusza i oskarżyć kogoś tam o sutenerstwo. Dlaczego? No bo zatrudnia same prostytutki. A dlaczego same zatrudnia prostytutki? Bo noszą majtki. I wprawdzie w dzisiejszych czasach to majtki już noszą wszyscy łącznie, no kompletnie wszyscy, a to nawet raczej nie noszenie kojarzy się z pewnym zawodem, ale tam jest burdel na kółkach, w związku z tym jak oni noszą majtki, to jest prostytucja. A jak normalny człowiek, to po prostu jest element bielizny i higieny. Rozumiecie ten absurd? To jest to, co oni tam odpierdzielili. Logika kotna naprawdę. Trudno mi tu powiedzieć, ale wiesz co, można też powiedzieć to, że ja mam dwie ręce, dwie nogi. Hitler też miał dwie ręce i dwie nogi. No, ja po prostu jestem odbiciem Hitlera. No, to jest po prostu absurd. No, nawet trudno dyskutować w takiej dyspucie, która mówi tylko o tym, że im się wydaje, albo oni mają takie odczucia, powołują się na przykład na to, że Szczerbiec Chrobrego to jest taki mieczyk narodowców i on nawiązuje do tego miecza koronacyjnego królów polskich, że to też jest symbol właśnie jakiś ksenofobiczny czy jakiś rasistowski bodajże, bo tak powiedziała FIFA. No i to piszą w odwołaniu. FIFA? No, tego nie da komentować. No. Ale czekaj, tak powiedziała FIFA, ten związek piłkarski? Tak, bo o tym też było głośno, bo w trakcie któregoś z meczów polscy kibice wnieśli jakiś transparent, na którym były bodajże barwy jakiegoś klubu z mieczykiem Chrobrego, jakiegoś lokalnego, kibic jakiś lokalny był. No i tam był mieczyk Chrobrego i ten mieczyk uznała, szukam właśnie teraz, gdzie to było napisane. O, mogę ci to przeczytać. Już momencik. Za kolejnym samochodem również w podobny sposób i w szyku przemieszczały się osoby trzymające w rękach trójkątne flagi w kolorze zielonym, na których widniał tak zwany mieczyk Chrobrego. Symbol współcześnie wykorzystywany przez część organizacji odwołujących się do przedwojennych tradycji nacjonalistycznych, w tym część posłów Ligi Polskich Rodzin. Nie wiem, o co chodzi z tym Ligą Polskich Rodzin. A to ja wiem, bo ja pamiętam, mogę ci powiedzieć. Tak, ja wiem, ale przecież tam dalej. Przez młodzież... Halo, jesteś? Jestem. Przepraszam, trochę przerwa. Przez młodzież wszechpolską, rozumiem. Tak, przez młodzież wszechpolską oraz współczesny obóz narodowo-radykalny. Symbol ten został zakazany przed UEFA Euro 2008, przez organizację Football Against Racism in Europe. Wraz z symbolem falangi to porła. No po prostu to jakiś absurd. No to jest podstawa prawna dla naszego ratusza w Warszawie. Tak samo jak kibice wywiesili, pamiętam, w Kijowie kiedyś taki transparent na biało-czerwonej fladze, było napisane bodajże Wilno Lwów pamiętamy, nie? I za to też UEFA ukarała polskie drużyny, bo my mamy nie pamiętać, skąd nam nogi wyrastają, my nie mamy pamiętać własnych korzeni, własnej historii, mamy być takim bydłem, które chodzi, żre, pije i kopuluje, nie? No to tak to mniej więcej wygląda. Znaczy, wiesz, żeby nie było, i będę zaraz chciał przejść do faktografii, jakby to było na tym marszu. Jak ja czasem oglądam fakt, że urywki medialne, jak wy sobie idziecie z tymi sztandarami, to mnie też ciary przechodzą i ja też mam pewne obawy i mi się nie wszystko podoba, żeby nie było wątpliwości. Natomiast u tak zwanej Antify mnie dużo więcej rzeczy się nie podoba, a szczególnie mi się nie podoba, że ludzie, którzy moim zdaniem bardzo ostro faszyzują, śmią się nazywać antyfaszystami, bo to jest jakieś chore. To jest dziwne, nie? Natomiast pani Hanna Gronkiewicz-Waltz jest profesorem prawa. Może lepszym, może gorszym. Jak sobie pójdziesz po Uniwersytet Warszawski, powiedział prawa, to się dużo o niej nasłuchasz.
Natomiast skoro jest profesorem prawa, to chyba wie, że jest jakaś praworządność w Polsce. I generalnie, jeśli oni uważają, że jakieś symbole, które mój rozmówca używa, czy koledzy mojego rozmówcy używają, że są złe, to niech je sobie zdelegalizują. Są od tego odpowiednie kroki prawne, można to zrobić, prawda? No tak, ale to w taki sposób może jesteśmy w stanie zdelegalizować, idąc dalej, nie wiem, na przykład krzyż z Panem Jezusem. No dlaczego nie? No bo komuś się nie podoba. Właśnie na tym to jest absurd systemu demoliberalnego. My oderwaliśmy się od pewnych fundamentów i jesteśmy teraz, uważamy się za bogów, że my będziemy decydowali o tym, co jest dobre, co złe. Ja nie będę tutaj takiej historycznego podkładu robił do tych symboli, bo te symbole po prostu mają umocowanie historyczne. Mieczyk Chrobrego, tak jak powiedziałem, to jest szerbiec, miecz koronacyjny królów polskich, falanga to jest odwołanie się do floty kaperskiej ze średniowiecza i tam też jest dzisiejsza nawet flota wojenna polska, też ma falangę, miecz, ręka trzymająca miecz. I tyle. No, jeśli będziemy mówili o tym, że na przykład, że tobie się nie podoba w jakiś sposób nasza stylistyka, prawda? No może ci się nie podobać, ale tak naprawdę nie o to chodzi. Ja powiedziałem, zasada jest taka, my chcemy pokazać, tak, że nie wiem, że jest pewna hierarchia, dyscyplina, pewien porządek i że świat może tak wyglądać. To nie chodzi o to, że wszyscy mamy chodzić, nie wiem, po chodnikach w ten sposób, tak? Ale żeby było pewien punkt odniesienia do chaosu, który dzisiaj po prostu w świecie jest. No chyba też go dostrzegasz, no, wydaje mi się, że wielokrotnie o tym mówisz. No ale nie może być tak, że teraz ktoś będzie sobie subiektywnie decydował o tym, co jest dobre, a co jest złe, bo mówię, no bo, a może flaga biało-czerwona również, bo to jest symbol pewnej przynależności, można ją połączyć z narodem polskim, z państwem polskim, z przodkami, no ktoś, kto będzie żył tutaj, a jest przybliższem, nie, z Bangladeszu, no to może się poczuć urażony, bo jego przodkowie walczyli pod inną flagą, albo z tą flagą walczyli, bo nie wiem, bo najazdy tutaj robili w średniowieczu z jakimiś Tatarami, prawda, no to jest po prostu absurd. No i żyjemy w takim świecie absurdu, że tego się nie da się na to odpowiadać w jakiś normalny sposób. A to, co jest najważniejsze, chyba to najważniejsze jest to, co mamy do powiedzenia, tylko tego, to akurat nikogo nie interesuje. A to jest właśnie najważniejsze, tak? To jest to, że chcemy powiedzieć, że jest możliwość tworzenia pewnego świata, który nie będzie taki jak ten, który będzie po prostu upadły, zmarnowany. My kontestujemy liberalizm, czyli uważamy co do zasady, że liberalizm jest przyczyną tego chaosu, bo on stawia po prostu wyżej prawa jednostki niż prawa na przykład jakiejś społeczności, czyli tej najwyższej takiej organizacji społecznej, czyli narodu. I on doprowadza do tego, bo jeśli prawa jednostki są na pierwszym miejscu, no to każdy może reprezentować takie poglądy, jakie uważa, zaspokajać takie potrzeby, jakie chce i państwo powinno mu to umożliwić, prawda? No i z tym my co do zasady się nie zgadzamy. I tutaj akurat, wiesz, zaproszę cię jeszcze raz, jeśli się zgodzisz, chętnie z tobą wejdę w polemikę, bo ja osobiście uważam, że poglądy wyznawać to sobie mogą ludzie, jakie chcą. Byleby tylko te czyny, które idą za wyznawaniem tych poglądów, nie wchodziły w wolność drugiego człowieka. Mówiąc... Znaczy, wiesz co, no, ja powiem tak, wolność, bo liberalizm to jest pewien pogląd takiej wolności związkowej. I wolność to dzisiaj jest po prostu swawola. To słowo ma tak szerokie pojęcie, że ludzie je kojarzą z pewną możliwością robienia i myślenia tego, co chcą. Chociażby to by było szkodliwe dla drugiej osoby, no bo po prostu mają takie prawo. No w ten sposób, jeśli wyobraźmy sobie, nie wiem, w twojej rodzinie twoja żona będzie podejmowała takie decyzje, które będą zaspokajały jej potrzeby, no bo ta jej wolność, a ty będziesz ograniczał jej tą wolność, no to doprowadzi to w pewnym momencie na przykład do rozpadu waszego małżeństwa i nie wiem, ta komórka społeczna, podstawowa rodzina się rozpadnie, tak samo się rozpada, dokładnie w ten sam sposób rozpada się
rozpada się naród. No ale mówię, może mnie kiedyś zaprosisz, to dłużej. Bardzo, bardzo chętnie, bo moim zdaniem bardzo mądrze mówisz, tylko brakuje kilka słów. Na przykład do tego, wiesz, przykładu z moją żoną. Moja żona moim zdaniem może sobie zaspokajać wszelkie swoje potrzeby, dopóki nie odbywa się to kosztem reszty rodziny, prawda? Jeśli, nie wiem, moja żona, skoro już zaczęłaś mówić, ona teraz na mnie bardzo łypie, jak dostanę ścierą, to... Przepraszam żonę, przepraszam. Nie, spoko. Dyskusję. Spoko. Wiesz, dopóki na przykład moja żona nie wymyśli sobie... Dawaj. Moja żona dopóki nie wymyśli sobie, że ma potrzeby, nie wiem, napierdzielać mnie batem co rano, to ja nie mam problemu, bo ja na przykład nie życzę sobie być napierdzielany batem i w tym momencie jej potrzeba do napierdzielania mnie batem mnie gówno obchodzi. A dlaczego pije? Ano dlatego, bo moim zdaniem ratusz zachował się w tym momencie w sposób lekko faszystowski i właśnie zawłaszczył sobie miasto. Dlaczego? Ano dlatego, że nawet jeżeli się ktoś nie zgadza z tym marszem, chociaż ja osobiście oglądałem dużo filmów z tego marszu i widziałem tam zwykłych, normalnych ludzi, dzieci, młodzież, osoby starsze, ba, widziałem tam dwie muzułmanki u Wojtka Mateckiego z prawicowego internetu i nikt im nie robił problemu. Rzekomo jesteście bandą rasistów, ksenofobów, dwie muzułmanki w strojach religijnych szły w waszym marszu, nikt im nie robił problemu, no po prostu narrację ratusza właśnie się trafił szlak. Ale nie o tym chcę powiedzieć. Ale nawet jeśli ktoś sobie tego nie życzy, to dopóki oni nie robią nic złego, to żyjemy w społeczeństwie, w którym dopóki wyrażanie ich wolności nie narusza wolności innej osoby, no to sorry, ale tak żyjemy. Mi też się na przykład nie podobają marsze LGBT. Dlaczego mi się nie podobają marsze LGBT? Ano dlatego mi się nie podobają marsze LGBT, bo bardzo często naruszają moralność, bo budzą zgorszenie, bo widzimy tam ludzi, którzy chodzą za przeproszeniem z gołą dupą i dzieci muszą to oglądać. Widzimy tam dzieci, ludzi, którzy symulują sceny seksu i dzieci muszą to oglądać. A dlaczego właśnie mówiłem o tym napierdzielaniu batem? No bo była sobie tak... Przepraszam, zgadzasz się na to, żeby te marsze chodziły w swojej pozycji takiej wolnościowej? Nie zgadzam się, ponieważ to narusza prawa dzieci do nie bycia seksualizowanym, gdy mają już kilka lat. A dlaczego powiedziałem o tym bacie? Ano dlatego, że mam pełno zdjęć pewnej posłanki z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, która zapierdzielała na tych marszach LGBT w stroju sadom maso ze szpicrutą. A to polskie prawo tego zakazuje. Seks z użyciem przemocy w Polsce jest nielegalny. A ta baba to de facto promowała. I to jest okej, bo to jest w ramach wolności, tolerancji i ta musi być. Także wiecie, no to jest po prostu jawna hipokryzja i niekonsekwencja, tak? Marsze LGBT, na których pojawia się golizna, w sposób oczywisty łamią moralność, a więc łamią prawo. Ale no to nie jesteś liberałem, no bo w takim razie, jeśli nie zgadzasz się na marsz, bo liberał powie, że każdy ma prawo protestować, czy tam gromadzić się i wyrażać swoje poglądy, jakkolwiek one by były wypaczone nawet. Ale za tym idzie pewna konsekwencja, bo to, że oni chodzą po ulicach i że gorszą innych, to jest jedno, ale drugie konsekwencją tego logiczną musi być to, że jeśli oni mają miejsce na ulicy, to muszą mieć miejsce również w szkole, w edukacji. To musi być zawierane, no bo taka logiczna jest konsekwencja, prawda? Czyli tutaj ja się z tobą zgadzam, to żeby było coś zrozumiałe. To nie chodzi o to, że zamordyzm my proponujemy. My nie proponujemy zamordyzmu, my proponujemy pewne uporządkowanie. No w dzisiejszym świecie chaosu stawianie rzeczy uporządkowanych, jakichkolwiek, budzi od razu duży kontrast. No i ten kontrast budzi pewne emocje. A że chcemy na nie stawiać i je wyrażać, czy to jest skuteczne, czy nie, czy może stylistyka nie pasuje do dzisiejszych czasów, to jest zupełnie dyskusja polegająca na tym, że komuś się podoba biały kolor, drugiemu czarny, nie wiem, ale na inną okazję może tak. Tak, dobra, wróćmy do konkretu tego marszu. Jasne. Idziecie sobie
Ty masz wcześniej informację, że coś się będzie działo i nagle urzędnik mówi, że teraz. Co sugeruje, że byli dogadani, bo on i że już było powiedziane, co policja ma zrobić, i urzędnik dał tylko sygnał, teraz, w sensie teraz realizujemy plan, ja to tak rozumiem. No i co się stało? No, szerzej ci opowiedzieć o tym, mam czas, no, żeby mówić? Tak, jasne, słuchaj, mamy ten... Słuchaj, a możesz włączyć bardziej monitor, bo już cię prawie nie widać. Poczekaj, światło włączę. O, dobra? Super, super. No. O! I stała się jasność. Bo dobra. Przez chwilę byłeś, kompletnie nie było cię widać. Właśnie tak widziałem. Poczekaj, opowiadam teraz... Tak, szeroko, mamy czas. Jak to wygląda? No, ja co do zasady od kilku przynajmniej ładnych lat organizuję duże marsze, tak? Czyli byłem przewodniczącym Marszu Powstania Warszawskiego, wielu innych, Marszu Niepodległości jestem prezesem, czyli organizatorem, przewodniczącym. Tak? Czyli mam naprawdę, myślę, że jedne z największych doświadczeń w Polsce. Może jeszcze jest jedna, dwie osoby takie, które mają takie doświadczenie. I zawsze przed takimi marszami spotyka się z nami policja. Raz, dwa, trzy, czasami cztery, pięć. Tak? Omawiane są wszystkie szczegóły, bezpieczeństwo, w jakim miejscu może być niebezpiecznie, jak przepuścić ludzi, czy są jakieś kontry, które mogą być niebezpieczne, mogą wywoływać napięcie, emocje niepotrzebne. Wszystkie te szczegóły są omawiane. W tym roku tego nie było. Nie było żadnego spotkania. Jedyne spotkanie nastąpiło pół godziny przed samym marszem, no ale to takie rutynowe, w którym policjanci muszą przewodniczącego, bo to nie ja byłem, tylko kolega w tym roku, przewodniczącego, ale byłem przy tym spotkaniu pół godziny przed i on, tam jest informacja dotycząca praw, obowiązków przewodniczącego zgromadzenia. Nic więcej. To po prostu było dla nas bardzo dziwne. Dalej, my jeszcze tego dnia przy tak zwanej patelni, tam pod Placem Kultury robiliśmy akcję Przelej Powstańczą Krew, zbieraliśmy krew, tam był autobus z krwią, ludzie oddawali chętnie krew. Mieliśmy wystawione takie stoisko, że tam sprzedawaliśmy cegiełki dla wsparcia organizacji tego marszu, bo przecież nie jesteśmy dotowani przez żadnego Sorosza, ani Hanny Gronkiewicz-Walca, ani nikogo innego. I sami te pieniądze albo wkładamy, albo po prostu ludzie nam przekazują darowizny. No i tam taki był punkt informacyjny, również było z nami można porozmawiać. No i tam zaczęły się na nas ataki. Najpierw ktoś tam pojechał, rzucał jakimś kwasem, czymś, my informujemy policję, policja nie reaguje. Potem faszyści coś tam krzyczą na nas, jakieś wyzwiska, policję informujemy, policja w żaden sposób nie reaguje. Za chwilę policja przychodzi, mówi, że szerzymy mowę nienawiści, bo mamy wlepki z jakimiś symbolami, z mową nienawiści. Wlepki to są takie małe naklejki, 10 cm na 10. To patriotyczne wlepki były, albo takie na przykład stop Bandera i był Bandera przekreślony, prawda? I czekaj. Przekreślenie, czyli powiedzenie, że się nie zgadzacie ze zbrodniarzem, to jest szerzenie mowy nienawiści? Tak. Były tam również takie z przekreślonym meczetem, również, tak? No ale tam stop to nie znaczy, że to jest nienawiść. To jest po prostu, że na to się nie zgadzamy. No i co doszło do czego? Do konfiskaty tych protokół był sporządzony. No i to budziło już pewne napięcie. Tam sytuacja zaczęła się taka trochę właśnie gorętsza. No ale zaczęliśmy marsz, mieliśmy nadzieję, że wszystko będzie okej. Ruszamy z marszem. Zawsze kładą nam się ci lewicowo-liberalne te środowiska, tam się nam kładą na te ulice, policja ich wynosi w kółko. To no, od półtora roku przynajmniej to ma miejsce. Tym razem ich nie ma. Jest spokój, idziemy, ludzie zadowoleni, uśmiechnięci, bo trzeba powiedzieć, że tam w tym marszu idzie mnóstwo ludzi, nie narodowców, bo to nie jest marsz narodowców, to jest marsz ludzi, którzy chcą uczcić pamięć tych, którzy zginęli w trakcie Powstania Warszawskiego i uczcić tych, którzy bohatersko tam walczyli. Tam idą po prostu patrioci. Idą dzieci małe, dużo starszych osób. No naprawdę bardzo miła atmosfera. Idziemy i w którymś momencie mówię, przechodzi dwóch policjant, ten, który jest, dowodzi tą całą akcją i przechodzi obok niego jakiś cywil, prawda? I mówi mu,
to ten moment. Nie? I od tego momentu policjant bierze te swoje radia i wydaje dyspozycję o tym, żeby zdelegalizować, żeby zatrzymać zgromadzenie. Dlaczego to jest dziwne? Dlatego, że po pierwsze, no policjant, jeśli to ten moment, no to musi wiedzieć, jaki to jest moment, tak? A ja cały czas szedłem przy tym policjancie praktycznie, a on z nikim nie miał do czynienia. Jeśli ustalili hasło, że to jest ten moment, no to chociaż powinien się zapytać, no ale gdzie zostało przekroczone prawo? Tam nic nie było. Było po prostu świetnie dograne. Był wspaniały punkt, dlatego że wchodziliśmy na De Gaulle i mieliśmy wejść w nowy świat, a to jest tak naprawdę pierwsze wąskie gardło tego marszu, czyli bardzo łatwo jest zablokować marsz, bo jakby wszedł w nowy świat, tam gdzieś dalej, no to już by było dużo trudniej. No i policja od razu, okazuje się, że policja ma ogromne posiłki i zastawia nowy świat po prostu w 30 sekund, w minutę stoi kordon policji. Urzędnik miasta odczytuje paragrafy, na podstawie których przewodniczącemu zgromadzenia mówi o tym, że mówi o tym, na jakiej podstawie jest rozwiązane zgromadzenie. My domagamy się konkretów, no bo to jest tak, ty jesteś prawnikiem chyba, tak? Tego żargonu nie znam. On czytał tam jakieś paragrafy, ale no to... On podał podstawę prawną, a jeszcze musi podać podstawę formalną. No właśnie, i tej podstawy formalnej po prostu nie było. Nie, formalna była. Formalna to są paragrafy, jest podstawa faktyczna. Czyli co byście zrobili, co podpada pod te paragrafy? No właśnie, czyli czyta na przykład, że pan jest, paragraf taki, że pan jest złodziejem i pan jest złodziejem, bo pan ukradł tamto i tamto. Dokładnie. Prawda? Tak powinno to wyglądać. On tego nie podaje na nasze prośby, po prostu ucieka i policjant, i ten policjant się przesuwa cały czas tam do wyjścia i to samo robi urzędnik. I nikogo nie interesuje, że nie ma tego konkretu, czyli gdzie to prawo zostało złamane. Ja mówię policjantowi, że widziałem tą całą ustawkę, w której został poinformowany, bo ja tą ustawkę nagrałem jeszcze telefonem, no bo znam te procedury. Ja wiele razy chodziłem gdzieś tam w pobliżu tych policjantów, mówię, widziałem te zachowanie, to coś mi cały czas nie grało, tak? No i potem nas nie chcą nas puścić. Co by było lepiej, to ci urzędnicy wjechali jeszcze samochodem osobowym w tłum. Nie wiem, czy to po prostu się zagapili, czy chcieli, żeby ten tłum, który mógł być zdenerwowany, zły, na przykład im tam pourywał usterka, czy coś takiego, prawda? No bo też by był powód, żeby pokazać Polaków jako ta... No najlepiej, jakbyście im zjarali ten samochód. Tak. No wjechali, no po prostu stwarzali tam ogólnie niebezpieczeństwo, bo wyjeżdżali tym samochodem, prawie rozjeżdżając ludzi. Nic się oczywiście nie stało. U nas tam mamy bardzo dobrze zorganizowane grupy tej Straży Marszu Niepodległości. To są wolontariusze. Oni zabezpieczali wszystko, zabezpieczyli ten kordon. Cały czas był również komunikat o to, żeby ludzie zachowywali się spokojnie, ale że nigdzie się stąd nie ruszamy, bo decyzja jest bezprawna. Zresztą w międzyczasie dokonują się tam konsultacje z naszymi prawnikami, że decyzja jest bezprawna i zostajemy i żądamy możliwości dalszego maszerowania na plac zamkowy, tam gdzie się miał marsz skończyć. No i tam, nie wiem, stoimy 45 minut, w międzyczasie dochodzi do negocjacji z policją, ale ta policja wcześniej się ukrywa przez bardzo długi czas, tak? Tam tłum skanduje, rzućcie pałki, chodźcie z nami, tego typu rzeczy. No i teraz tak, ja uważam osobiście, że ta sprawa ma związek i z Haną Gronkiewicz-Waltz, która z nami toczy, ona jest naszym wrogiem, tak od dawna, no to jesteśmy tego świadomi, takim ideowym wrogiem. Zresztą wiele razy uprzykrzała życie nam przy Marszu Niepodległości. Ale tutaj policja, która jest w rękach pisowskiego państwa, robi dokładnie, współpracuje z nim. Nie ma podstaw do tego, żeby ten marsz zatrzymać. Więcej, zatrzymanie tego marszu może doprowadzić do ogromnego nieszczęścia, dlatego że ludzie z tyłu zaczynają napierać. W międzyczasie na przykład
zemdlała pewna kobieta, nie można jej było udzielić pomocy, bo tłum był tak wielki, że ciężko było się do niej przedrzeć, żeby dojechała karetka. Naprawdę mogło tam dojść do dantejskich scen. Ja nie mówię nawet o rozrubach, tak? Bo my nad tym panowaliśmy i prosiliśmy wszystkich o to, żeby się spokojnie zachowali. Chociaż sobie myślę, że ich intencją było jednak to, żeby te rozruby wybuchły. No i panowaliśmy nad tym, po prostu to była nieodpowiedzialność, skrajna nieodpowiedzialność i policji, no i urzędników miasta, no ale z nimi, po nich można się spodziewać wszystkiego. I teraz pytanie, dlaczego policja miałaby w tym jakikolwiek interes? No ja uważam, że ostatnie wydarzenia w Polsce pokazują, że mogłaby mieć interes, dlatego że my kontestujemy przede wszystkim jako środowiska narodowe, kontestujemy politykę migracyjną rządu, który się otworzył po prostu na imigrantów, opowiedział nam bajeczkę wszystkim, że imigrantów nie wpuści. Tak, tamtych nie wpuścił, co Unia nam wkładała. Ale wpuścił innych. Po prostu jeszcze więcej, tak? Bo tutaj są bramy szeroko otwarte. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, kontestujemy sprawę dotyczącą roszczeń żydowskich i w ogóle polityki polsko-żydowskiej. Bardzo mocno w to uderzamy. I trzecia rzecz, atakujemy też politykę wschodnią, która jest niewydolna, która w pewien sposób w takiej tej zgodna z doktryną Giedroycza doprowadza do tego, że akceptujemy państwo, które buduje się na kulcie bandery, ich poczucie narodowościowe buduje się na kulcie bandery, idąc jakimś marzeniem Międzymorza, bo z takim państwem po prostu tego Międzymorza się nie da rady zbudować, nawet jeśli byśmy bardzo chcieli, a my jakby respektujemy tutaj ich interesy, nie dbając o swoje. I czwarta rzecz, kontestujemy sprawę życia poczętego, czyli aborcji, które PiS powiedział, że tą ustawę przeprowadzi. Te wszystkie elementy powodują to, że widać, że tego już PiS nie jest w stanie jakby zagłaskać gdzieś, jakby to się już nie rozpłynie. To ta medialna papka, która tam z TVP się sypie, nie jest w stanie tego zagłuszyć, bo już ludzie pewne rzeczy zaczynają dostrzegać. I jedną z alternatyw jest środowisko narodowe na pewno dla tych ludzi. Tak? No i w ten sposób stajemy się pewnym zagrożeniem dla PiS-u. I co się dzieje? Na przykład, nie wiem, około chyba 2 miesięcy temu w Katowicach jest Marsz Powstańców Śląskich. Marsz Powstańców Śląskich jest blokowany przez właśnie tych kodziarzy, obywateli RP, te środowiska wszystkie lewackie. Nielegalnie zupełnie, bo oni nawet zgromadzenia tam nie mieli zgłoszonego. Prezydent miasta jakby rozwiązuje marsz tych założonych przez środowiska narodowe, a ten prezydent miasta Katowic jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w najbliższych wyborach samorządowych, prawda? Czyli PiS rozwiązuje już wcześniej taką manifestację. W Rzeszowie bodajże miesiąc temu na kanale Mediów Narodowych można znaleźć dobry materiał, w którym uczestnicy tego wydarzenia opowiadałem, jak to było. W Rzeszowie jest taka sytuacja, że jest marsz tych degeneratów, zboczeńców, wszystkich sodomitów. I Młodzież Wszechpolska ma zarejestrowaną pikietę, która oczywiście tam kontestuje przejście tych zboczeńców przez miasto Rzeszów, ale robi to zgodnie z prawem. I dochodzi do interwencji policji. Policja zaczyna wyrywać tam jakieś transparenty Młodzieży Wszechpolskiej, potem zaczynają tam środki przymusu bezpośredniego, pały idą w ruch, polała się krew, dostaliśmy, my jako narodowcy pałamy. Tak, mało osób o tym wie. Zaczynają się również takie mniejsze, takie przykrości, czyli legitymowanie, jak za Platformy Obywatelskie, gdzie się pojawimy, taka uciążliwość pewna, prawda? I to widać. I to jest jeden, być może, ja stawiam taką tezę, że to jest być może, w tym jest interes PiS-u. Druga rzecz jest taka, że wiemy o tym, że tam są walki frakcyjne bardzo silne w PiS-ie. Być może to też ma z tym jakiś związek i pewne środowiska pisowskie zaczynają się dogadywać tutaj z tymi środowiskami lewicowo-liberalnymi i jakąś grę swoją tutaj rozgrywają. A kolejna sprawa to jest Marsz Niepodległości. No, Marsz Niepodległości ma ogromny potencjał. Tak? Jeszcze w stulecie niepodległości ulicami Warszawy przejdzie większy marsz, który przyćmi cokolwiek by tam prezydent nie zrobił, prawdopodobnie. Tak?
I już pod ubiegłorocznym Marszu Niepodległości pojawiły się opinie w środowisku prezydenta o tym, że trzeba zrobić własny marsz, marsz patriotów. No bo ci narodowcy to przecież są tacy ludzie, którzy są nieobliczalni, znów gdzieś wpuszczą jakiś transparent, który był nie taki, prawda? 100 tysięcy ludzi, każdego jesteśmy w stanie sprawdzić, oni wchodzą jak przez bramki, no żarty po prostu. No, chodzi o próbę odebrania Marszu Niepodległości, bo on się wiąże z ogromnym prestiżem, ale on może być również pewnym mechanizmem politycznym, tak? Działań politycznych. I mówi o tym minister Gliński, inni ministrowie. W międzyczasie pokazuje się ten film o urodzinach Hitlera. W ten kontekst jesteśmy my wciśnięci na siłę, bo nie mam oczywiście z tym nic żadnego związku. Wtedy politycy PiS-u, między innymi wiceminister Jaki, mówi o tym, że no, trzeba by było zdelegalizować na przykład ONR. Czyli pewne takie działania mają miejsce i ja osobiście uważam, że to mogło mieć takie uzasadnienie. Policja mogła naprawdę nas puścić. Policja nie miała sama od miasta uzasadnienia. Zażądałaby od miasta: panowie, panie, czego, co tu się stało? Bo my jesteśmy na miejscu, niczego żeśmy nie widzieli. Was jest trójka na tym marszu czy czwórka, a wy widzicie więcej niż nas tam, nie wiem, 300 czy 400 policjantów. Powiedzcie, co się stało. No nie było tej odpowiedzi. Dlatego ja do ministra Brudzińskiego w wywiadach pytam się: panie ministrze, czy pan panuje w ogóle nad własnym resortem? Czy pan panuje nad policją? Czy może pan o tym wiedział? Czy pan nie wiedział? No napisał pan minister Brudziński, że ta decyzja była od czapy, prawda? Czyli jakby się nie zgadza. Czyli być może są... Nie, że uzasadnienie, podstawa była od czapy. To jest pytanie, to skoro ona była od czapy, zdaniem szefa policji, bo ministra, tak, czemu policja przyjęła argumentację od czapy? No nie, no to jest po prostu absurd. Prawnik, który był ze mną cały czas, mówił mi o tym, że ta decyzja nie jest jakby prawomocna, czy nie obowiązuje z tego powodu, że właśnie nie ma podstaw do niej, tak? Oni nie podali żadnej podstawy i prosiliśmy cały czas o to. Mówię, no emocje były dosyć spore, prawda, bo ja widziałem nawet tych policjantów, którzy tam nam zastawiali tą drogę, że im było po prostu głupio, oni nie widzieli chyba w nas faszystów, znaczy jestem o tym przekonany, widzieli normalnych ludzi, widzieli kobiety, widzieli starszych ludzi, widzieli po prostu Polaków, którzy chcieli uczcić powstańców. A mówię, ci urzędnicy z policją po prostu stworzyli tutaj cały majstersztyk, bo być może ktoś się spodziewał, że tutaj dojdzie do mocnych napięć, no jakby doszły, nie wiem, do jakiegoś przepychanek czy czegokolwiek, no to faktycznie można by było znów powiedzieć: narodowcy nie są godni tego, żeby na stulecie uczcić niepodległość, stulecie odzyskania niepodległości, prawda? I oni by to medialnie przepchnęli, by pokazywali zapętlone w kółko jakieś sceny, w których coś się tam wydarzyło. No jak na ostatnim marszu, tutaj odwołam się do historii mojego kanału, pewnie widzieliście, że z ostatniego Marszu Niepodległości robiłem live'a i żeby nie było, nie jestem narodowcem, nie mam nic wspólnego ani z Młodzieżą Wszechpolską, ani z ONR-em, co pewnie możesz potwierdzić. Natomiast szedłem w Marszu po prostu Niepodległości, a nie Marszu ONR-u. Natomiast robiłem live'a cały czas, tam nie było żadnych cięć. I możecie zobaczyć, bo ten live jest cały czas dostępny, tam się nic nie działo. Natomiast też potwierdzam, że jak jest impreza, która rzeczywiście jest imprezą na powietrzu, tak jak kolega powiedział, nie ma bramek na wejściu, nie można przeszukać wchodzącego, to naprawdę bez problemu można wejść, rozłożyć transparent i mnie tylko jedna rzecz dziwi, bo powiem zupełnie szczerze, zdradzę trochę swojej kuchni. Mnie też, to ja w sumie trochę robię taką dziennikarską robotę. Mi też zależy, żeby się coś działo. Bo jak ktoś komuś, jak się coś dzieje, to są kliki, jest oglądalność. Ja sobie szedłem w tym tłumie i miałem sporo ludzi w tym tłumie właśnie po to, żeby nagrać, jak się coś będzie działo. I się nic nie udało nagrać.
Mnie to, ja wiesz, ja was nie chciałem szkalować, tylko po prostu chciałem mieć, jak się coś dzieje, nie? I naprawdę mnie dziwi, że akurat takie przypadki, że kobiety siadają i blokują marsz, akurat, kurczę, pod kamerami pewnej gazety. Albo ktoś rozwiesza jakiś transparent akurat pod kamerami pewnej telewizji. No, niesamowitego farta mają po prostu te media. Tak niesamowitego, że gdyby takiego farta mieli w kasynie, to pewnie by ich wywalili, bo by nie ryzykowali, czy ten fart jest na że za dużego tego farta mają. I natomiast pamiętajcie, ja cały czas będę się odwoływał do kanału Pyta.pl i do Jaoka. Pozdrawiam cię, Jaok, jeśli oglądasz. Jaok zrobił razem z ludźmi od siebie film dokumentalny na temat prowokacji na Marszu Niepodległości. I on tam bardzo wyraźnie pokazuje, że tu jest, proszę bardzo, policjant i tu są dowody, że to policjant, a tu, proszę bardzo, on rzuca kamieniem. I od tego się zaczyna na rozruba. Zdaje się, że to nawet Telewizja Polska grzeje przy okazji taśm prawdy z Sowa i Przyjaciele, że zjaranie budki strażnika pod ambasadą rosyjską, którą wrabiali chłopaków i dziewczyny przez lata, to była robota służb za Platformy Obywatelskiej. To pokazuje, że można. Czyli jest motyw i sposobność trzeba mieć, żeby już było coś na rzeczy. No to sposobność, skoro wtedy istniała, to teraz też istnieje. A tutaj kolega mówi całkiem dobry motyw, bo rzeczywiście coś się zdarzyło na przełomie 2017 i 2018 roku. Prawdopodobnie wiele rzeczy i naprawdę Prawo i Sprawiedliwość, mam wrażenie, że taki elektorat ich bardziej, no taki patriotyczny, zaczyna gdzieś szukać sobie ujścia na boki. To też widać po tym, jakim strasznie spadło poparcie. Przecież jak byłem na wakacjach, oni stracili 7 punktów procentowych. Przecież to jest więcej niż Nowoczesna ma w ogóle poparcia, to oni stracili przez wakacje. Także, wiesz, to nie jest niedziela, nie jest 21, więc ja nie będę mówił o spiskowych teoriach, ale cholera, coś tutaj jest naprawdę dziwnego i no cholera, ja się zastanawiam, czy to nie jest trochę tak, że będzie wytworzona taka atmosfera, nie iść na Marsz Niepodległości, bo to strach. Krzysztof, najpierw powiem, że tak, faktycznie nie jesteś w ONR-ze ani w MW, przynajmniej też nie wiem, żebyś był, czyli nie jesteś narodowcem. Ja w żadnej partii nie jestem i nie byłem, żeby nie był. Tak. Ja tylko powiem tyle, że narodowcy to nie jest partia, to jest taki sposób pewien myślenia. Jakbyśmy zaczęli dyskutować, to mogłoby się okazać, że jednak nim jesteś, tylko zupełnie nieświadomie. Ale wracając do tematu, ja myślę, że tego po prostu nie są w stanie zatrzymać. Nie wiem, czy pamiętasz, jak Platforma Obywatelska zaczęła przegrywać, jak zaczęła walczyć z kibicami. Aha. Ona zaczęła walczyć z kibicami. Marsz Niepodległości też jest pewnym takim ruchem oddolnym zupełnie, tak? On jest organizowany przez nas, no ale powiedzmy sobie szczerze, my jesteśmy jakby, no nie mamy finansów ani jakichś organizacji takich stricte politycznych, jak to widzimy, nie wiem, PiS, Platforma, te wszystkie partyjki, które istnieją, tylko bardziej bazujące na idei i na formacji ludzi w skład tego, którzy wchodzą. No tak dla potrzeb tego programu można powiedzieć takie trochę harcerstwo, prawda? I de facto to jest ruch oddolny, który stworzyli wszyscy uczestnicy tego marszu popierając go. Nie tylko narodowcy, ale liberałowie właśnie, ludzie popierający PiS, nawet PPS-owcy, po prostu przyzwoici Polacy kochający ten kraj, kochający często właśnie swoje państwo, prawda? No i zobacz, oni wszystko nacjonalizują w tej chwili. Wszystkie obchody patriotyczne są nacjonalizowane, tak? Przez lata kibice, właśnie narodowcy, jakieś grupy mniejsze, większe, patriotyczne w całej Polsce to organizowały. Oni znacjonalizowali praktycznie wszystko, tak? Oni chcą być, to oni chcą mieć tylko monopol na obchodzenie tych rocznic, bo oni tym sosem chcą zalać swoją politykę, swoją nieudolną politykę bardzo często, tak? No i jednym z ostatnich bastionów, ale najpotężniejszym został Marsz Niepodległości, który powoduje, że dużo młodych ludzi zaczyna zmieniać swoją optykę, ale również nie młodych.
zmienia się też przekrój ludzi, którzy biorą udział w marszu, bo w zeszłym roku muszę powiedzieć, że było dużo więcej dojrzałych osób, dużo więcej rodzin, nawet takich osób, kobiet, mnóstwo przyjechało takich w wieku już starszym, czyli koło 60, 70, żeby pani po 60 się nie obraziło oczywiście, ale tak to wygląda, czyli to nie przychodzi już gówniarstwo, to przychodzą już poważni ludzie, którzy chcą świętować wspólnie z nami. I oni mogą to odbierać jako pewien mechanizm także autoryzacji dla nas, zupełnie niepotrzebnie, dlatego że my mówimy, że to jest marsz po prostu Polaków i zapraszamy tam wszystkich ludzi, którzy myślą po polsku. Zresztą ja ci powiem jeszcze, że my prezydenta Dudę zapraszaliśmy na ten marsz. Prezydent Duda również nigdy na ten marsz się nie wybrał. A, jeszcze jedna rzecz. Prezydent Duda, jest taka ustawa na stulecie obchodów niepodległości i prezydent Duda założył taki komitet obchodów, prawda? To Sejm głosował, to jest poważna sprawa, stulecie obchodów odzyskania niepodległości i prezydent tam zaprasza panią Hannę Gronkiewicz-Waltz, prezydenta Wrocławia, jakieś środowiska lewackie, naprawdę skrajnie lewackie, nie zaprasza narodowców. Żadnych. I teraz tak, ja już nie mówię o tym, jakie my mamy zasługi pewne jako Marsz Niepodległości w sensie takiego odrodzenia trochę duchowego, moralnego Polaków, prawda? Bo to niewątpliwie, no chyba nikt się z tym nie będzie kłócił, że wkład mamy duży. Macie. Ale 100 lat temu Polska by nie odzyskała niepodległości, gdyby nie środowisko narodowe. Liga Narodowa pod koniec XIX wieku, ta jej praca oddolna stworzyła poczucie narodowe wśród chłopów i robotników. I dzięki temu Piłsudski również z tego mógł czerpać. Gdyby nie Roman Dmowski, no to nikt by nie wynegocjował w Wersalu takich korzystnych warunków, jakie zostały wynegocjowane. A Dmowski był po prostu człowiekiem wyprzedzającym nawet epokę, mówiący kilkoma obcymi językami, naprawdę to była niesamowita współpraca i dzisiaj ludzie, czyli spadkobiercy tej idei narodowej, nie są dopuszczani do tego komitetu. Prawda? Inna sprawa, czy my byśmy poszli, czy nie, tak? Widząc pewne rzeczy. No ale my nie dostaliśmy zaproszenia. Jeszcze TVP puszcza fejka, że takie zaproszenie dostaliśmy. No to jest wiele mówiące, tak? To jest odpowiedź na to, co się dzieje, nie wiem, pan Czaputowicz, stajnia Gieremka, no prezydent też, Unia Wolności, no tych ludzi mamy, no nie da się trochę tego bronić, a ta polityka, mówię, no po prostu, której nie da się nie krytykować z pozycji narodowych. No. A nie tylko narodowej, wiesz. Ja na przykład jako podatnik bardzo często krytykuję, bo mnie wkurza, że pewien pan powiedział, że nie podniesie podatków, to nie podnosi, tylko wprowadza mi nowe i nazywa to daninami. Ale słuchaj, wróćmy no do... Bo my nie myślimy tylko o interesie nas samych, tylko myślimy również... Bo narodowcy to nie znaczy, że my bronimy pewnej grupy społecznej. Środowiska narodowe, nacjonalistyczne to była odpowiedź na komunizm, który gloryfikował i afirmował tylko pewną grupę społeczną, robotniczą na przykład, tak? A my mówiliśmy, że wyższą wartością jest naród, czyli i przedsiębiorca, i robotnik, i ksiądz, i urzędnik. Wszyscy mamy jakiś wspólny interes, jeśli stworzyliśmy państwo, bo państwo jest emanacją, wolą, wolę narodu wyraża, prawda? I tylko tutaj, dlatego myślę, że w wielu kwestiach, jakbyśmy zaczęli rozmawiać, by się okazało, że po prostu mamy poglądy takie same. No. Pewnie tak. Słuchaj, wrócę do tego marszu. To prawdziwe są informacje medialne, że pozwaliście HGW i podpierdzieliliście do prokuratury? Tak, składamy. Jeszcze nie jest złożone, ale składamy do prokuratury za przekroczenie uprawnień. O, bardzo sympatyczne. Ja zawsze uważam, że pozew zawsze spoko. Ale tylko do sądu karnego przekroczenie uprawnień? Powiem ci szczerze, że nie jestem prawnikiem. Prawnicy przygotowują ten pozew, ale czekaliśmy na jeszcze uzasadnienie rozwiązania tego zgromadzenia i dopiero 2 godziny temu taką odpowiedź otrzymaliśmy, dlatego jeszcze to nie jest przygotowane i będę dopiero z prawnikami pewnie po dzisiejszej naszej rozmowie
na ten temat rozmawiać. Wiesz, ja tam nie chcę być jakoś za bardzo zaszufladkowany, natomiast ja na waszym miejscu to bym sobie przejrzał, wiesz, w necie jest pełno wypowiedzi z różnych telewizji, różnych urzędników, polityków. Generalnie jakby mnie ktoś nazwał faszystą, to bym mu wlepił pozew cywilny o naruszenie dóbr osobistych. I może jakiś karny z 216. Jasne. No będziemy cisnęli. Problem polega na tym, że tego jest tak dużo ogólnie w przestrzeni publicznej, a my nie jesteśmy środowiskiem bogatym. Większość z nas pracuje albo gdzieś się uczy. No trudno cały czas brać udział w procesach, które się pociągną. Nie, ale to wiesz, ja nie mówię, że wiesz, ty możesz jednego, Bosak drugiego, tak, nie? Winnicki tak, trzeciego. Tak, punktować, jasne. Punktowo walić i pokazywać im. Poza tym mówię ci z doświadczenia, wiesz, tacy są hej do przodu, a jak dostaną pozew, to dostają z miejsca depresji, płakać zaczynają, wiesz, naprawdę to straszna fajna przemiana się w takim hardym człowieku, takie, później taki biedny, nie pozwał jak mógł, wiesz, chciałbym zobaczyć taką płaczącą Hannę Gronkiewicz-Walce, mogłoby być całkiem zabawne, cytując klasyka. Nie, ja myślę, że ona ma duże nerwy, ona nie jeździ na tą komisję dotyczącą tych wyłudzenia, tych kamienic i sobie robi z tego żarty. Myślę, że to oni są, mają mocne nerwy. Ta pani na przykład Gawor, która jest szefową Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, która wczoraj udzielała właśnie tego, odpowiadała na konferencji prasowej. Mhm. Ona też ma męża, który był generałem milicji, brał udział bodajże w tam zatrzymaniu Gierka, jak był stan wojenny, potem Wałęsy, potem za Wałęsy zrobił karierę. To jest dobre środowisko. Myślę, że oni tam trzymają nerwy na wodzy. Pewnie myślę, tak. Ale tu miałeś przynajmniej jakieś pieniądze z odszkodowania. Właśnie. To by się nam przydało. No. To wiesz, ale to naprawdę, wiesz, dobra, to pogadamy sobie po nagraniu. Słuchaj, strasznie serdecznie ci dziękuję, że mi tyle czasu poświęciłeś. Nie. Powiedz mi tak, jeszcze jesteśmy na wizji, jeszcze to nagrywam. Jasne. Ciebie można obejrzeć w mediach narodowych, to damy link do opisu. Tak. Fajny ten Darek Matecki dzisiaj program puścił. Jak ja, akurat to jest o mnie, ale ja tam najwięcej negocjowałem z policją. Jak to wyglądało, to jak mówisz... To też damy. No, w ogóle link do całego kanału Darka za serdecznie polecam. On mógł być, ja niestety jeszcze po wakacjach ucho chore. Ale na mediach narodowych mamy w ogóle chyba najwięcej materiałów nagranych, jeśli chodzi o ten marsz Powstania Warszawskiego. No. To damy te dwa linki. A powiedz mi tak, jakby ktoś chciał, bo to już było, minęło. Teraz będzie Marsz Niepodległości. To w sumie niedługo, raptem parę miesięcy. Tak. Jak ktoś chce tak po prostu wziąć udział, to przychodzi, idzie. A jak ktoś chce, nie wiem, na przykład wam pomóc, albo ktoś chce w jakiś bardziej taki czynny sposób wziąć udział, to co ma zrobić? Już mówię. Zgłosić, w ogóle są na naszej stronie internetowej, jest, która będzie trochę jeszcze poprawiona, ale jest tam możliwość zgłoszenia się jako wolontariusz i można się w tej chwili zgłaszać albo na strażnika Marszu Niepodległości, albo na ratownika medycznego, albo na jakąś osobę, która będzie po prostu pomagała w trakcie, czyli taką bardziej, nazwijmy to, hostessę, tak? Czy takiego stewarda, który pomaga tam porządkować pewne rzeczy. Na przykład pokazywać ludziom, którzy wychodzą z dworca centralnego, w które miejsce mają się kierować, oraz ludzi do zbiórki, którą robimy w trakcie marszu, no bo te koszty organizacji są bardzo wysokie i również potrzebujemy takich ludzi, którzy to w tej zbiórce nam pomagają, prawda? No to, to jest taki, to jest, to, to są podstawowe rzeczy. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze ustalić jeszcze troszeczkę szerszy program, ale ze względu na to, że my nie mamy pieniędzy takich, że możemy je wziąć i już je dysponować i mieć wcześniej, tylko rządzimy się tym, co nam wpłacają darczyńcy. A zbieracie jakoś przez internet? Można wam wysłać? Tak. Dlatego zachęcamy do wejścia na stronę Marszu Niepodległości. Tam jest zakładka Wspieraj.
i tam można wesprzeć. No z tego tak naprawdę organizujemy marsz, prawda? Czym wcześniej mamy pieniądze, tym jest dla nas łatwiej, tym więcej możemy zrobić. No powiem, w zeszłym roku na przykład oczekiwania od Straży Marszu są takie ogromne. Są ludzie, którzy na przykład przyjeżdżają z całej Polski, przyjeżdżają, jadą całą noc, przyjeżdżają rano, a my im w tamtym roku nie byliśmy w stanie zapewnić nawet jedzenia. Tak? A chłopaki, czasami zdarzały się wypadki, że ktoś miał uszczerbki na zdrowiu w trakcie tych marszów. Czyli po pierwsze, dużo ludzi jakby ryzykują. Jest fajne dla młodych ludzi, no bo to męski takie, co prawda nie tylko tam są mężczyźni, ale kobiety też się zdarzają. Ale co do zasady, no wyzwala to pewną taką emocję w tych osobach, które biorą udział w Straży Marszu, ale faktycznie brakuje nam dużo środków. Ci ludzie powinni być wyposażeni w kaski, każdy powinien mieć apteczkę przy sobie, prawda, żeby mógł pomóc komuś, jak będzie potrzeba, żebyśmy mogli tych ludzi przynajmniej dzień wcześniej tutaj zaprosić i mieć na te kilkaset osób noclegi, prawda, żeby oni rano stali wypoczęci, a nie gdzieś tam z podróży, żeby miło by było, jakbyśmy mogli im zapłacić za te bilety, no ale to jest, no mówię, no nie było nas w tamtym roku stać na to, żeby im kupić po kiełbasie po tym wszystkim. Prawda? Dlatego zachęcam wszystkich, żeby jednak jak mogą, to żeby wchodzili na stronę Marszu Niepodległości i nas wspierali, żeby się udostępniali to innym ludziom, bo często nawet tym uczestnikom nie wydaje się, że nam te pieniądze są potrzebne, no bo o tym akurat nie myślą, no ale mówię, to bez tych pieniędzy nie jesteśmy w stanie dobrze tego zorganizować. Dokładnie. Niestety pieniądz rządzi światem i w przeszłości, i w przenośni, i faktycznie link do strony Marszu Niepodległości będzie w pierwszej linii opisu. Będziecie mieli tam dużo różnych fajnych linków. Zachęcam do pobuszowania. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za tyle czasu poświęconego. Dziękuję, Krzysztof. Dziękuję. Trzymajcie się, widzowie. Do zobaczenia. Pa, pa.